Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpi, witam was w kolejnym odcinku z Gothica 2 The Returning. Mamy kolejnego questa, będziemy kontynuować te zadania gildii kupców i nie wiem czemu znowu są lagi, ale w sumie to już jest norma w Gothicu, że zawsze muszą być lagi i spadków FPS-ów w cholerę. Mamy tą przysługę dla Jory. Tak. Coś z Urisem trzeba zrobić. No nie wiem, czy go zadupić, czy go spłoszyć z miasta, czy kto go wie, jakie rzeczy z nim zrobić, no. Ale czy, no, trzeba z nim pogadać. Najlepiej by było, jakbym się gdzieś przespał. Bo mamy nockę. A skoro mamy nockę, to przydałoby się nieco tego dnia wykorzystać. Którą mamy godzinę? Tej pierwsza. Pojebało chyba. Kurde, łóżka zajęte, w cholerę. Nie ma gdzie spać. Taki chuj. A u tamtych debili nie mogę? Pewnie nie. A w sumie Grity nie ma. Dafuk. Ona wróciła. Czego jeszcze chce? Ona wróciła. Kurwa, ona wróciła. Jakim wałem? Hej, ty. Czekaj. Wróciła. Da fuck. O kurwa. Brandik, ciekawe. Nigdy nie wiedziałem, jak twój pieprzony mąż ma na imię, ale... aha, jeszcze stopera zapomniałem włączyć. Patrzcie, no. Taka moja pamięć dzisiaj jest. Już na wieczór taka ponętna, strasznie, że nawet zapominam o najprostszym alarmie, czy budziku, czy stoperze. Kurde, sorki, ale takie zamieszanie. Dobra, mam tu sobie już pirat, co kurwa? Aha. Ciekawe. Brandik i piracenie. Mamy nowego questa. Ale bardziej bym się skupił właśnie na tej przysługi Jory. Mam swoje zdanie na ten temat. Trzeba się zająć z tym z Urisem. Ale jebana wróciła. Ale Wrych to nie ma gdzie spać, kurde, biedok. No nie ma pecha. Dobra, jakieś łóżko dla mnie, czy muszę do gospody zapieprzać? A w sumie chuj z tym. Nie wiem, dzisiaj będziecie mieli nieco dłuższy odcinek. Jak mi się będzie dobrze grało, to będzie git. Jak już uznam, że będę miał dość, to trudno. Ale kurde, co tak mi klatkuje tą grę? Gdzie nie pójdę, to mnie zaklatkuje. Dobra, tak, prześpi się do tych 9 godzin. Chyba, że nie mogłeś spać. A nie, w sumie nikogo nie ma tutaj. I to chyba się nie wyspałem. Ty czekajcie, ja chyba muzyki nie wyłączyłem w telefonie. Moment. Bo nie, nagle mi się zaczęła muzyka odpalać. No pewnie, kurde, muzykę mam odpaloną na fonie. A ja się tak zastanawiam,
co jest grane. Już włączam z powrotem ten stoper. A, on sobie chodzi cały czas, dobrze. Właśnie się tak zastanawiałem. No dobra, dzionek jest, godziny mamy. Kurwa, 20. Pojebało chyba. A, dobra, w sumie. Szukam tego pieprzonego Zurisa. No fajno. Idę spać po 20. A, dobra, trochę żeśmy głupotę zrobili. Tak szczerze mówiąc. Hej, ty. Ale da się pogadać jeszcze. Aha. Płomień Eligora. O. O kurde, jebany. Aha. No i dobra. Teraz trzeba iść znowu do Lutero i po prostu mu wyjaśnić tę sytuację. No nie oszukałbym go, tak szczerze mówiąc. Nie wiem, jak to wpłynie na nasze zadanie. Ale chyba tak właśnie miało być, bo coś zaczął pieprzyć o płomieniu Eligora. A ja akurat patrzyłem trochę na tą mapkę. Tylko ja już zapomniałem, gdzie jest ten płomień Eligora. Musiałbym na mapę szybko zajrzeć i się zorientować. A po prostu musiałbym w wszystkich jaskiniach możliwych szukać i znaleźć to, czego szukam w końcu. Da się z tym typem pogadać. Ni chuj znowu. To jest wkurzające. Gra nam funduje kilkaset godzin gry, a tu koleś nie chce z nami gadać. A jest misja związana z nim. Nie, zobaczymy, ale czekamy na wersję 2.0 The Returninga. Podobno ma wejść polski dubbing. I to jest już coś naprawdę przełomowego. Dobra, Lutero. Hej, ty! Yo, madafako. Co?
Aż tam straż miejska zawsze spierdoli wszystko. O kurde. A, Grimps. Dobra, czyli nasza misja będzie się aż sprowadzała do Górniczej Doliny. No to może tym się zajmiemy w innym odcinku, w którym już będziemy się kierowali do samej właśnie tej Górniczej Doliny. Teraz zajęlibyśmy się może nieco przyziemnymi questami, takimi jak na przykład znalezienie tego Drendrofila, pirata, nie wiem jak on się tam nazywał, Drendis, kurde, nie pamiętam ciula, musiałbym sobie w dzienniczek przeczytać. A miała sen, tak. Brendik właśnie, a nie Drendik, co ja pieprzę. Co kurwa? Ja mam do Jarkendaru zapierdalać? Chyba pojebało. A w sumie, czemu by nie? Się przejdę, no. Co ja będę narzekał? Dobra, ten się modli jak głupi. Eto, myśli, że dostanie plus 100 jeszcze do speeda. I tak jest szybki bydlak. Kurde, te spadki FPS-ów mnie tylko wkurzają tak trochę, no. No nie, musiałbym coś jeszcze wyłączyć, ale no wyłączone mam już chyba wystarczająco dużo innych rzeczy. I ogólnie teraz już kompa mi nie laguje tak bardzo jak kiedyś. Bo kurde, Steama miałem zainstalowanego na dysku C. No i mi chuje tak lagowało, że nawet aktualizacji nie mogłem zrobić systemowego, wiecie? Musiałem po prostu przeinstalować tego Steama na inny dysk i tym samym teraz już nie mam żadnej gry zainstalowanej, dlatego teraz na razie w CS-a nie będę grał, tym bardziej w Infestation. Jak będzie jakaś, nie wiem, nowa giera na Steamie albo coś, co bym kupił na Steama i w to grał, to wtedy sobie będę musiał ten zainstalować. Moment, tu właśnie widziałem nieraz miksturę, której nie podnosiłem. To żądełko. Dobra, i teraz trzeba iść do tego Jarkendaru. Słyszałem gobliny, ale miałem na nie wyrąbane. Bo to pewnie byłyby też szkielety gobliny. Przejdziemy się do obozu Grega i go zapytamy o tego Brendika. Bo jeżeli to jest prawda, to nie jest to sen, a czarna rzeczywistość w czarnej dziurze Grity. Ale jebana, jakim cudem ona wróciła? Przecież ja... A może rzeczywiście i to była ta jaskinia? Może ona gdzieś mi się kampiła za tymi skrzynkami, jeżeli w ogóle tak nie znalazłem i ona mi spierdoliła? Może ona mnie widziała, ja byłem taki ślepy, bijąc się z tym
goblinem, nie pamiętam, coś na M miał. Zapomniałem już, jak się nazywał. Dobra. Do Gregora się przejdziemy. Pewnie będzie wiedział coś na temat tego pirata. Miejmy nadzieję, przynajmniej jeszcze. Okej. Tak, do kanionu. Sorki, już nawet słyszycie, że ziewam. Ale chcę dla was nagrać tego gotika, żebyście nie narzekali, że nie ma gotika. Bo teraz czas wakacyjny się skończył, to mogę dla was przynajmniej po jednym odcinku codziennie nagrać tego gotika. Arizona będę co drugi dzień nagrywał. Nie wiem, muszę jeszcze w weekend skończyć przynajmniej tego prototypa. Spróbuję w tą sobotę się postarać o to. Tak, i niedzielę skończyć. Jeszcze Dead Space'a muszę też skończyć, bo ta seria już jest przeciągana chyba 4 miesięcy. Już powinienem ją dawno skończyć, a się wiercę jeszcze pewnie nawet w połowie gry. Pewnie w prototypie też jeszcze jestem w połowie gry. Się tak zakładam przynajmniej, bo to dla mnie jest pewne. Ale porobić jakieś zapasowe odcinki, żebym miał co wrzucać przynajmniej. Dobra, yo madafako. O kurde. Aha. O kurde, a wiesz, a więc on jest, a okej, spoko, dobrze, nie ma problemu. Gdzie ten Brendik tak naprawdę? No wiem, że bagna, ale konkretnie, no. Hej. Nie da się was zabrać w ogóle nigdzie. Tak chujowo. Byśmy się znowu połazili jak niegdyś. Czekaj, czekaj, chyba się mogę nawet przespać. Tylko ja nie chcę znowu do 20. Tylko do jakiejś innej godziny, nie? Dobra. Się połóż szybko. I do wschodu słońca. O kurde. Przepraszam. Ty! I tak się wyspałem. Powiedział wynocha, nawet nie skończył. Ale dobra, mamy dzionek. Nie narzekam. Teraz pójdziemy do tego Brendika na bagna. Może Henry będzie wiedział coś. Zostaw mnie w spokoju. A co ja ci ty kurwo zrobiłem? A zresztą mnie słyszy to. Pójdź mu w dupę. Jak nam się uda to zadanie zrobić, to pewnie się skończy odcinek. Nie wiem. Tak jak powiedziałem, po pół godziny odcinki będą i nie zmienię zdania. Chyba, że będzie kiedyś tam więcej czasu. W weekendy możecie się może tam spodziewać godzinnego odcinka z Gotika, ale to tylko weekendy, a w tygodniu to te pół godziny to was chyba przecież nie zabiją tak bardzo w tygodniu. Okej. Dobra. Dobra, jestem na tych bagienkach. Trzymaj magię. Jeszcze zapisz grę. Właśnie, dobrze, żebym to zrobił. Bo by było źle. Ja bym tego nie zrobił w tej chwili. I teraz szukajmy tego Brendika. Tu zajebiemy tego krwiopijcę. Wolałbym jeszcze znaleźć tego Brendika. Do reszty. Bo ty czekaj, załóż jeszcze pancerz bandyty. Bo oni się przecież mogą zajebać w każdej chwili. Okej, dobrze. Pancerz zmieniony. Znaczy szatana pancerz zmienione. To można spokojnie tu się przechadzać. O, tu trochę FPS-ów jest. To nie jest tragicznie. Ty, może ci bandyci będą wiedzieć na temat Brendika. Może ty na przykład. A co?
Nie, dzięki, ale nie chcę. Nie chcę twoich skilli. Są żalowe. Czekaj. Gdzieś tu jest ten golem z bagna. Nie, popytam się bandziorków. Może któryś z nich będzie wiedział na temat tego i przyklasta. Ale jak mógł taki debil jak Brendik, który był mężem i dalej jest mężem Grity, która była zaginiona, kurwa, został piratem. Przecież ja bym tak w życiu nie zrobił. Nie zostawiłbym swojej baby, tylko dlatego, że miał zostać piratem. Hej! Musiał się czegoś najebać. Albo najarał się tyle tych halucynów, że mu mózg spaliło całkowicie. Kurde, mógłbym wymieniać powodów tonę. Ale tu nie chodzi o to, my musimy po prostu znaleźć tego przygłupa i mu pomóc. Może... Dobra, gówno będziesz wiedział. Więc nawet ci głowy nie truje. A może ty? Fortuno sprawia wrażenie obłąkanego. Myślę, że jakaś mikstura może przywrócić mu pamięć. Fortuno? Teraz to tylko wrak, a wszystko... Kruk? Nigdy o nim wiele... Mógłbym przyrządzić miksturę. Lepiej bądź ostrożny z tym przepisem. Jeśli użyjesz nieodpowiednich skład... Będę uważał. Dobra, ciulu. Teraz trzeba będzie pomóc temu idiocie. Właśnie masz chyba potki, nie? Musiał z tej ławki wstać. No kurde, jak w szkole. Proszę do tablicy. O, dobrze, dobrze. Czekaj, starczy mi? Starczy mi? Dobra. Chuj. Kupiłem trochę tych potków, bo był kryzys. Ja trochę wydałem teraz. A podków mam, no nieźle, nieźle. Tych podków w sumie też bym mógł na... O, dobra, chuj, i tak bieda nas czekała. Wcześniej czy później by i tak nas dopadła. To była jego decyzja. Zamknij się. Tak jakby brakowało mi zmartwień. Nie wiem, czy ja dobrze zrobiłem. Musi po prostu... Ale chyba jeszcze sobie dodatkowo porobię tych miksturek. Zaraz mu pomożemy. Zrobimy mu tą miksturę przywrócenia pamięci. Właśnie coś z tym questem było tam niedokończone. Ta, gdzie ta baba, co tak ładnie wypinała dupsko? Wyprowadziła się? Spakowała na ty? Wróciła do Alvilicha? Jebana. Czekaj, mikstury specjalne. Ale nie takie. Czekaj, najpierw trzeba tę recepturę przeczytać. Z dwóch rządów. Ekstrakt many. Czerwony pieprz. Oj, to na razie się pomęczymy, bo nie mamy wszystkich składników. To może tam kiedy indziej pomożemy naszemu biednemu Fortunowi. Niemniej jednak wolałbym się zająć nieco ważniejszym zadaniem, które zapewne ma większą wagę do tego. Więcej kłopotów. Tylko gdzie ten Brendik? Ciągle to samo. No mam dylemat. A może to już coś będzie wiedział. Ten chłop gruby to on wszystko wie. Hej! Co ty tam... Nie, gówno. Zaraz się wróćmy do bagien i tam będziemy szukać tego hopa. Dobra, ty tam jednak gówno wiesz. A może się tak po prostu tepniemy do magów i z powrotem do bagien. To mi może ułatwi zadanie i spróbuję jeszcze raz go znaleźć. Okay. Dobra.
to mi mniej więcej chodziło. Teraz trzeba sprawdzić calusieńkie bagienka. Słyszę goblina. Najchętniej bym go zajebał. Tam mam bagiennego szczura. Amu. Szczylę firebola. Idzie następny. Też spalony. Teraz jeszcze te trutnie bym powybijał. Tu jest jeden, tu jeden. Oluj. Kuźwa zatruł mnie. Jebany. Ale mamy antidotum, więc się nie martwmy. Jeszcze tak tragicznie się nie skończyło. Tylko goblina bym. Wpis tu trutni. Trafi. Gówno trafi. Aha. Wypij na wszelki wypadek tą manę. Dużo tych podków nie miał z tej many, ale to zawsze jest coś. Dobra, odpuszczę sobie. O! Czemu dwa razy firebola zarzucić i jeszcze się odsunąć? To wtedy nie będziemy zatruci tak bardzo. O, metoda działa. No to ładnie. Przynajmniej posprzątam na tych bagnach przy okazji. Pozbieram trochę roślin, bo potem mógłbym z nich te mikstury sporządzać. Lecznicze, many, tak dalej, tak dalej. No, trochę tu jest na rozrzucanych. Aż się chce to wszystko pozbierać. O, tam chyba jeszcze będzie skarb do odkopania, którego najpewniej nie odkopałem. Dobra, tam znowu widzę trochę tych trutniów. To się je poogarnia, ale chyba kiedy indziej. Tu widzę, zaraz będzie jakaś ciekawostka w tym X-ie. Nie wiem, na kiej ja te bełty zbieram, ale mógłby pójść na sprzedaż przynajmniej. No i chuj, bo tego nie zbierałem jeszcze. To znaczy, że skarbu też jeszcze nie odkopałem. Czym? Aha, kilo sprzedałem. Zajebiście. Normalnie... pięknie. Czekaj, rzucam tym. A, tutaj poszedł w cholerę. Odlot. Ja mam tam minut. No, jeszcze trochę by się ponagrywało. Znaczy nie za długo. Zaraz go powiedziemy. Chodź tu, chodź tu, 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 tu. Tutaj ten stoi. Dobra. Ten się tak zjarał, że się nie podjarał dobrze. Kurde. Mana tylko utracona. Na tym. Dobra. Jeszcze raz. Oj, tym razem nie zadziałało. Może nieco się spóźnił na ucieczkę, ale antidotum pomaga. W sumie jak zawsze. Nigdy nie zawodzi. Słyszałem szczura. Dobra, zdechło. O, tam będzie jeszcze jaszczur do wybicia. Jakoś pocisnąłem, ale szczerze mówiąc myślałem, że będzie gorzej. Oj kurde, many coraz więcej, miksturek coraz mniej. Oj, będzie gorąco. Jak się okaże, że zaraz mi się te potki pokończą.
To wtedy już nie będzie tak za fajnie. Trzeba, czy będzie to jeszcze wybić? Aha, tej następny idzie. Ja mu nie pozwolę się ugryźć. Nie, nie, nie. No i patrz, teraz trafiło. Dobra. Jakby nie ten odskok, to pewnie by mnie to znowu zatruło. No i muszę teraz po dwie potki pić na kilka wyrzuconych czarów. No cóż poradzić. Jak już tyle many mam, ponad setkę, to co to będzie, jak będę miał 200 i 300? To już dopiero będzie dramat. Podków tu musiałbym mieć chyba za 300, żeby zaspokoić swoje potrzeby. Dobra, wyjebane mam tego trutnia. A ja tego debila nie znalazłem do tej pory, pocztą w dzienniczku. No i kurde, no musimy go szukać, no tyle nam każą zrobić, czyli aż tyle. I czemu to jeszcze żyło? Dziwne. No już nawet jak dla mnie. Ale ty jeszcze jednego słyszę. Gdzie ty? Tam jesteś. Dobra. Chciałem tylko expa zabrać. Nic więcej, nic mniej. O, chyba już tam będzie z pół godziny. Jak na mój licznik tam jest widoczny. To nie wiem. Jeszcze tę chwilę pogram. Poszukam tego Brandika. Nie znajdę go, to trudno. Pomęczę się w następnym odcinku. Ale trochę przynajmniej było walki, lutowania. Więc jak go teraz nie znajdę, to ja się nie będę zamęczał i postaram się to dla was zrobić w następnym odcinku. O, w cholerę grzybów, a takie grzyby mi się przydadzą, bo 50 wpieprzonych grzybków równa się plus 5 many. To jest na plus, jak dla mnie. Tylko kurde, gdzie jest ten Brandik? Jak go jeszcze znajdę przez zakończenie odcinka, to normalnie będę happy. Ale wątpię w to, wątpię. Musiałbym sobie tego Brandika wyczarować. A jeśli on nie żyje i był tylko koszmarnym snem dla Gritty, to mój czas został zmarnowany. No, ale jakoś przyjemnie się zbiera. Oluj. Zapisz grę. To jest jedno. A jak chcesz walczyć z takim golemem, to się do tego przygotuj najpierw. A nie mi tu kurde udawaj Herosa. Dobra. A czekaj, a jak mu tak jebne z tego bagien... Boże, z tego Firebola. Chciałem powiedzieć bagiennego Firebola. Jebany! Jak mnie skontrował! Myślałem, bo tylko jednego biednego Firebola rzuciłem. On jakąś kurde niebieską kulę aury, która mnie całkowicie zajebała. Jaki szczylus. Czekaj. A może po prostu do niego podejdę z bronią białą, no. Dlaczego by nie? Czekaj. Już go zaskoczę. Ale patrz! On mi będzie uciekał. Kurde, taki spryciarz jesteś. Przecież to się da zabić. Idzie to zabić. Idzie to zabić, tylko kurde... Trzeba to dobrze zrobić. Ale nie z dwoma! Nie, 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 nie dwa na jeden. O jebany, jak mnie to odrzuciło. No nie, ale
2 na 1 to nie będziemy walczyć. Nie, panowie. Tak się nie bawimy. Nie. 2 na 1 to jest nie fair, jak nawet dla mnie. Nie. To ja podziękuję za taką walkę. Kurde, krzaki się blokujesz, ty cieciu. Wyjebane mam na ciebie, ty głupia krwiopijco. No i dobra, kwicz se ile chcesz, ale walczyć z tobą mi się nie chce. Tu jeszcze się mogę przejść w sumie, bo to za bardzo się nie szwędałem. Ciulstwo mnie pogryzło, ale nie na tyle, żeby mnie zabiło. No i nie mam kill-offa, tak to bym odkopał. A chuj, ucieknę wam. Zakład? Ile tego dziadostwa jest? Boż. Przecież to nie ma co z nimi walczyć, tylko uciekać od razu. Ty, może tu znajdę tego Brandika? Chociaż nie. O luje. Przecież te te botniaki to mnie dalej gonią. Nic. Tylko gonić by mnie chciały. Nie płacz. Nie dostaniesz kolacji. Zapomnij. Moja kolacja już ucieka w tej chwili. Dobrze, cieszę się. I chyba zaraz skończymy odcinek. Tylko te kwiatki zbieram. Gonią mnie? Dobra, odpuścimy sobie. Na całe szczęście Brandika raczej tu nie ma i wątpię, żeby tu był. Ja już chyba praktycznie całe bagna przeszukałem, jak się tylko dało. Nie znalazłem tego śmiecia. Może on coś wie? Dobra. A później... Esteban... Naprawdę? Kto go zabił? Powiedzmy, że kto... Dziękuję, że tu przyszedłem. Ty, idzie już. Orąbany luj. Ty, tu teraz mogę otworzyć tą skrzynię, którą dawno temu nie mogłem otworzyć, bo tamten cieci mnie chciał zajebać. A, dobra. Wziąłem to, co chciałem. No i co ja mogę powiedzieć? Brandika nie znalazłem. Będę musiał poszukać go gdzieś na mapie. A i tak będzie ciężko go znaleźć. Nawet jak bez mapy. Dobrze. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka z Gothica 2 The Returning. Jeżeli wam się spodobał ten odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. No i to by było na tyle. Jak dla mnie na bagnach nie ma tu żadnego gościa o imieniu Brandik, chyba że gdzieś się ukrył tak głęboko, że ja już jestem na, byłem na tyle niezdolny, żeby w ogóle jakoś go dokładniej wyszukać. Nie mów, że to nieprawda. Trzymajcie się, na razie i yo!